Siemaneczko, kochani, witam Was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przygotowałam dla Was kolejny film z pustego pudełka. A więc teraz opowiem Wam trochę o rzeczach, których używałam przez ostatni czas. A więc, moi drodzy, zacznijmy może od rzeczy, która najbardziej mi się podoba. Jest to olejek od Only Bio. Używam go razem z maską, też od nich. Mieszam dwie łyżki mniej więcej oleju razem z łyżką maski i nakładam na włosy. Uważam, że moje włosy są bardziej odżywione po tej masce. Na pewno przede wszystkim dobrze rozczesuje mi się włosy. Uważam teraz ten kosmetyk niezastąpiony w mojej codziennej pielęgnacji włosów. Zużyłam jedną lub dwie już butelki, mam już kolejną i nie zamierzam z nich rezygnować. Ten kosmetyk kosztuje około 20-25 zł, w zależności od tego, czy jest promocja, czy nie ma. Możemy go dostać w Rossmanie, możemy również dostać w Hebe. Ja serdecznie, osobiście polecam ten kosmetyk. Stosuję często, tak jak mówiłam, i jestem bardzo z niego zadowolona. Może przejdźmy do czegoś innego. Może przejdźmy do maseczek teraz. Ponieważ tego mam też troszkę sporo. Zacznijmy od maseczek, od Lybiotyki. Miałam tutaj takie dwie maseczki. Jedna była maseczką peel off, bardziej żelową. Druga była maseczką peel off, już taką z tych zwykłych maseczek, tylko ta była w postaci złotej. Ponoć była upiększająco wygładzająca. Ja jedynie zauważyłam, że super ściągnęła mój martwy naskórek ze skóry twarzy. Nie zauważyłam większych efektów po tej maseczce. Kosztowała mnie ona około 9,99. Pamiętam dokładnie, że tą kupiłam w drogerii Natura. Z kolei, jeśli chodzi o tą fioletową, nie pamiętam, gdzie ją kupiłam, ale prawdopodobnie jest w takiej samej cenie jak poprzednia, ponieważ są one z tej samej serii. Tyle, że ta maseczka była z kwiatami lawendy. Była ona bardzo przyjemna w użyciu. Zawiera ona taki proszek, który wsypujemy do miseczki, dolewamy do tego bodajże łyżkę bądź dwie wody, jedną łyżkę wody i mieszamy, po czym nakładamy to na twarz. Zastyga nam to w takiej postaci galaretki. Jest to naprawdę dość przyjemna maseczka i mi osobiście bardzo ona odpowiada. Więc ja jestem zadowolona z tych maseczek, nie są to jakieś wybitnie super maseczki, ale jeśli chodzi o tą fioletową, na pewno sprawiła mi ona dużo przyjemności w wykonywaniu jej. Przejdźmy dalej. Mam tutaj dość sporą kolekcję maseczek, które zużyłam, więc po kolei. Zacznę od tej maseczki, już chyba o niej wspominałam, w jakimś filmie używałam. Jest ona fajnie chłodząca. Nie kosztuje ona zbyt wiele, kosztuje około 4,99, kupiłam ją w Biedronce. Nie sprawia zbyt wielkich zmian na twarzy, ponieważ ona głównie chłodzi. Myślę, że w takie ciepłe dni wyjęta z lodówki jest jak najbardziej na tak. Kolejnymi maseczkami, które dorwałam na promocji za około 3 zł w Auchan, jest face mask. Jest to z jakiejś chińskiej albo koreańskiej produkcji. Są to maseczki aloesowe, jak najbardziej nawilżające naszą buzię. Też polecam serdecznie włożyć je do lodówki. Wtedy dają z siebie taki większe też wychłodzenie, podobnie trochę jak w przypadku tej maseczki. Jest bardzo fajna, bardzo mi odpowiadała. Jeśli chodzi o zrobienie takiej szybkiej maseczki nawilżającej, to jak najbardziej na tak. Kolejnymi maseczkami, o których opowiem pokrótce, tutaj mam kilka z nich. Kolejna maseczka z Pushin, oczywiście nie miała kotków, tak jak poprzednia. Nie działo się po niej nic, więc nie zachwyciła mnie po prostu maseczka i powiem, że była dość sucha jak poprzednie. Nie miała dużo preparatów w środku, a kosztowała dosyć sporo, bo kosztowała około
nie wiem, 5 zł za taką maseczkę, to już tamte za 3 były lepsze. Tutaj mamy maseczkę, taki pseudo shake, to też jest jakaś koreańska marka. Też prawdopodobnie znajdziecie je w Auchan. Była to limonka z cytryną, rozświetlająco energetyzująca maseczka. Ja już ją miałam wcześniej i wydaje mi się jak najbardziej w porządku. Jej cena jest to około 7 zł, więc myślę, że też niedużo. Fajnie rozświetla buźkę i też ją bardzo polecam. Kolejną maseczką była maseczka też koreańskiej marki. Była to maseczka z węglem drzewnym oczyszczająca. No niestety nie zauważyłam wielkiej różnicy, czy ona mnie oczyściła, czy nie. Myślę, że nie. Kiedyś miałam z tej serii, nie pamiętam właśnie którą maseczkę i ona była jak najbardziej na tak. No ale jeśli chodzi o tą, to nie zachwyciła mnie. Kosztuje ona około 13 zł, więc nie jest wcale najtańsza. Ja osobiście nie polecam, ale musicie zrozumieć, że każda z nas ma inną cerę i każdej z nas przypasuje inna maseczka. Ja po prostu wyrażam swoje zdanie, jak ja to odczuwam i jaką mam opinię na ten temat. Jak widzicie, mam na sobie właśnie moje piękne kolczyki lizaki. Założyłam je po raz pierwszy, ponieważ no, moje dziurki muszą jeszcze dojść do siebie po rozpychaczach, ale już jesteśmy na dobrej drodze. Lecimy dalej, zostały nam tutaj dwie, jedna jest to Neutrogena, też już ją używałam, znalazłam, miałam ją przywiezioną z Niemiec, a teraz znalazłam ją w Auchan i tutaj muszę Was zaskoczyć, że wcale nie jest taka wysoka cena, bo też ją kupiłam na jakiejś promocji za około 8 zł, jest jak najbardziej fajna, jest hydrożelowa, fajnie nam niweluje opuchliznę na buźce. Ja jestem naprawdę zadowolona z tej maseczki, a jeśli chodzi o największy bubel, są to te płatki. Już mówiłam w poprzednim pustym pudełku o innym z tych płatków, bo zakupiłam dwa różne. Ten płatek był akurat bąbelkowo oczyszczający płatek, coś takiego. No i nie oczyścił on nic. Faktem było to, że przyjemne było to bąbelkowanie na twarzy. Natomiast ten płatek też nie był drogi, nie wiem czy go nazwać maseczką, czy płatkiem, czy czymś oczyszczającym po prostu, no ale niestety on na mojej twarzy się nie sprawdził, kosztował około 3,50 w Hebe, więc zmarnowane pieniądze po prostu moim zdaniem. Mam jeszcze tutaj dwie maseczki Peel Off. Tą maseczkę dosyć długo używałam, kupiłam ją w Biedronce. Ona też... Jeśli chodzi o oczyszczanie, to jedyne co, to właśnie te suche skórki. Mogłam się dzięki niej pozbyć, a jeśli chodzi o pory, to myślę, że takie maseczki naprawdę nie ściągną nam porów, więc jest potrzebne coś silniejszego. Ona kosztowała około 10 zł i starczyła mi na około 5-6 użyć, więc jest to bardzo pojemna maseczka, miała tutaj 50 ml. I ja byłam zadowolona, ponieważ nie mam jakichś tam wielkich porów, a te skórki jednak są uciążliwe na mojej twarzy, więc chodziło mi głównie o usunięcie skórek, a w tym sprawdziła się świetnie. I ostatnią maseczkę, którą mam, jest to maseczka Infinity. Kupiłam ją za jakieś 2 zł w drogerii Natura. Była jak najbardziej fajna, fajnie się ją nakładało, miała fajny zapach, fajnie oczyszczała, mocno zrywała, tylko był jeden problem. Jeden problem jest z taką maseczką, że musisz sobie kupić około 2 takich opakowań na jedno użycie, ponieważ to opakowanie wystarczyło mi tutaj czoło, nos, policzki, nawet na brodę nie nałożyłam, więc no po prostu trzeba kupić więcej. No ja kupiłam jedną, niestety starczyło mi to nie na całą twarz, no ale... Coś tam przetestowałam. Jeśli interesują Was takie filmy, w których wypowiadam swoje zdanie na temat różnych kosmetyków, zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, abym wiedziała, żeby nagrywać więcej takich filmów. I oczywiście nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film. Oczywiście możecie zaglądać na moje media społecznościowe, gdzie serdecznie Was zapraszam. Oczywiście na Instagrama i na TikToka. Tam nagrywam dużo filmów, filmików krótkich, albo recenzji kosmetyków, które uważam za warte opublikowania, po prostu, żeby ludzie skorzystali z takich fajnych, niedrogich rzeczy
Kolejną rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać, którą zużyłam, zostało mi tu ich niewiele, jest na przykład Glow Repizze Recipe Watermelon Sleeping Mask. To jest moja ulubiona maseczka, tutaj akurat miałam duże opakowanie. Było to opakowanie, już Wam mówię, 30 ml, to jest dosyć duże opakowanie tej maseczki, bo zawsze miałam jakieś 5 czy coś takiego. Ona mi się sprawdza na takie wypryski, które są, nie wiem jak Wam to wytłumaczyć, takie świeże, duże, bolące wypryski. Dziewczyny na pewno wiecie, o co mi chodzi. I taka maseczka na nos po prostu usuwa te wypryski i już nie bolą. No ja już Wam kilka razy o tej maseczce mówiłam, tylko chciałabym Wam pokazać, że ja naprawdę korzystam z takich kosmetyków, jak widzicie, i ja zużywam te kosmetyki. Ponieważ to jest normalnie, że tak brzydko powiem, wylizane do dna normalnie. Wszystko jest zużyte. Troszkę mi jest szkoda wyrzucać tego słoiczka, bo jest bardzo fajny i jest on szklany. Nie wiem, na co by mógł mi się przydać, na razie go sobie zostawię. Może jakieś cekinki czy coś takiego do paznokci. Jak macie jakiś pomysł, do czego mogę użyć takiego fajnego małego słoiczka, to zapraszam Was serdecznie do komentowania filmów. Ja czytam wszystkie komentarze. Zresztą możecie zauważyć, zostawiam Wam łapki w górę, czy serduszka, jeśli bardzo spodobał mi się komentarz. Ja zawsze wszystko czytam i serdecznie Was zapraszam. Nie mogę się dzisiaj za bardzo skupić. Troszkę jestem taka rozproszona, ponieważ jestem troszkę chora, jak można zauważyć. Troszkę mówię przez nos, no ale nie sprawia mi to jakiejś wielkiej trudności w nagrywaniu dla Was, bo po prostu robię to, co lubię. Kolejnym i mam tutaj kilka jeszcze produktów, jest tego niewiele, więc szybciutko Wam opowiem. Na przykład o bazach pod podkład, jakie zużyłam. Zużyłam mini próbeczki, testowałam Too Faced, tą brzoskwiniową wersję. The Professional Benefit, ta jest jakby wygładzająca pory i jest bardzo fajna, ja zużyłam takich już chyba z 4, uwielbiam ją, to jest po prostu mój top. Kosztuje ona, ciężko mi jest Wam powiedzieć w tym momencie, bo już nie pamiętam. Widziałam na Vinted taką właśnie małą próbkę 7,5 ml za około 35 zł. Więc na pewno sobie zakupię kolejną, ponieważ mam tutaj jeszcze resztunię takiej maluniej. Tutaj był chyba 1, nie, 3 ml. Już wszystkie próbki zużyłam, więc czas na zakup jakiejś bazy. A jeśli chodzi o tą Too Faced, też wydaje mi się, że jest bardziej wygładzająca. Nie pamiętam, ile kosztowała, byście musieli się cofnąć do moich poprzednich filmów, do których Was serdecznie zapraszam. I ona bardzo ładnie pachnie przede wszystkim. Bardzo ładnie pachnie brzoskwinką, fajnie się jej używa. To są moje takie top best bazy, które używam przy każdym makijażu. Uwielbiam je i serdecznie Wam je polecam. Kolejnym z produktów jest Coco Soft, czyli produkt od Hello Body. Kosmetyk, który używam na noc. Jest to taki krem odżywczy, bardzo fajny, bardzo przyjemny, ładnie pachnie i super się go używa. Rano buzia jest nawilżona i fajnie odżywiona. Zużyłam już całe opakowanie. Takie opakowanie kosztuje około 80 zł, jeśli się nie mylę, na stronie Hello Body, albo 90. Ale serdecznie Wam go polecam. Jak będę miała okazję, gdzieś wylukam, to na pewno sobie zakupię jeszcze jedno opakowanie. Ale tymczasem mam jeszcze dużo kosmetyków do wykorzystania, takich nawilżających, odżywczych na noc, więc muszę je zużyć. A ten już został zużyty. Nawet mogę, o, jakieś resztki tylko lecą Wam pokazać, o. Resztunia jakaś i smaruję sobie w rączkę. Nie można marnować. Ostatnimi dwoma produktami, o których chcę się z Wami podzielić opinią, są to produkty, na przykład ten. Był on w ostatnim boksie. Ja oczywiście nie zużyłam jeszcze tego produktu, ale zachowałam sobie kartonik, bo chciałabym tutaj się wypowiedzieć na ten temat. Jest to tonik nawilżający. Mówiłam o nim w boksie, który otwierałam, mówiłam o nim, że pachnie niezbyt ładnie. Troszkę jak szafa babci.
No i taki jest fakt tego produktu, ale muszę Wam powiedzieć, że użyłam tego produktu razem z moim peelingiem kawitacyjnym. I w tym temacie najbardziej on się sprawdza, ponieważ używam różnych trybów na peelingu kawitacyjnym. W pierwszej fazie jakby oczyszczania mojej buzi używam właśnie tej mgiełki z peelingiem kawitacyjnym, a w kolejnej fazie używam już olejku różanego. Więc to najbardziej fajnie się sprawdza właśnie z peelingiem kawitacyjnym i chciałam tutaj właśnie to podkreślić, ponieważ źle opowiadałam o tym w poprzednim boksie ze względu na sam zapach, a jeśli chodzi o użyteczność, to jednak mi się przydał, więc chciałam do tego wrócić. I ostatnią rzeczą już na dzisiaj, która mi tutaj została, jest błyszczyk. Nie wiem, jak to się, pomadka EOS chyba to się mówi. I są to takie pomadki w takim jajku, one swego czasu były dosyć modne. I jak możecie zauważyć, ja mam całą, niezużytą. Jest tu trochę widać, że była troszkę używana, ale nie używam jej z dwóch powodów. Po pierwsze, nie wiem dlaczego tak się stało, bo sprawdzając datę ważności, okazało się, że ona ma jeszcze 2 lata użyteczności. A jest ona tak twarda, że po prostu nią się nie da w ogóle nic posmarować. Ja nie wiem, czy ja dostałam jakąś wersję przeterminowaną, czy o co chodzi. Ona była w kalendarzu adwentowym. Nie da się jej po prostu używać i do tego nie tyle, o ile ma, nie ma zapachu, to ma zapach bardzo nieprzyjemny. Taki właśnie, tak jak mówiłam o tym, babciny, coś takiego. No ja wolę nie ryzykować, nie używać tego, dlatego niestety musiałam to wyrzucić. Mam jeszcze jedną gdzieś tutaj i ona całkiem inaczej działa, więc mam jakieś tam porównanie, jeśli chodzi o te jajeczka. Więc nie wiem, co tu się stało z tym produktem. No i to już by było na tyle, co dzisiaj miałam dla Was do pokazania. Kolejne puste pudełko za nami. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam Was na moje media społecznościowe. Zapraszam Was oczywiście na mojego TikToka, Instagrama. I zapraszam Was do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!